Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem dotyczącym naklejania sztucznych rzęs. Kilka razy zostałam poproszona o nagranie tego typu filmiku, ponieważ dziewczyny nie wiedzą, jak kleić rzęsy, ile kleju nakładać, jakie rzęsy nakładać. Także dzisiaj mam nadzieję, że Was tutaj usatysfakcjonuję tym filmikiem. W pierwszej części troszeczkę teorii, troszeczkę takich przykładowych rzęsek, a w drugiej części postaram Wam się w miarę możliwości, tak na zbliżonym oku, pokazać właśnie, jak te rzęski doklejam. Rzęsy moim zdaniem robią taką naprawdę dużą oprawę naszej twarzy, tak samo jak i brwi. Jeżeli mamy zrobione ładnie brwi i rzęsy, nasza twarz wygląda dużo, dużo lepiej, jest bardziej wyrazista, jest taka, no coś takiego w sobie ma, że jednak dużo lepiej wygląda. Ja osobiście bardzo ostatnimi czasy, przez ostatni rok, półtora roku, zwracam uwagę na dziewczyny, jeżeli są wymalowane, jak mają zrobione brwi przede wszystkim. I przykładowo, często mi się też tak zdarza, że jak widzę dziewczynę właśnie, widzę, że ma doklejane rzęsy, że to widać, i bardzo mnie razi to, jak czasami dziewczyny nieumiejętnie naklejają rzęsy. Wczoraj właśnie spotkałam taką dziewczynę w sklepie, gdzie miała naprawdę tak strasznie rzęsy przyklejone, że miałam ochotę jej po prostu zwrócić uwagę, odkleić i przykleić na nowo. Muszę Wam powiedzieć, że wiele koleżanek, wiele dziewczyn boi się doklejania rzęs. Myślą, że albo się odkleją. Często jak właśnie maluję panny młode, bądź też ogólnie dziewczyny na jakieś imprezy, na wesela, strasznie się boją tego, że te rzęsy odkleją się, że odpadną, że w trakcie wesela gdzieś tam spadnie do tortu. Ja oczywiście uspokajam, mówię, że nie ma opcji, żeby tak się zdarzyło, żeby te rzęsy nam się odkleiły i tak dalej. Ale też tu jest taka ważna rzecz, że ja ogólnie nie polecam klejenia rzęs klejami takimi malutkimi, tymi chińskimi, które są często dołączone właśnie do rzęs. Zduo ja osobiście nie za bardzo lubię, ponieważ on długo, dosyć długo wysycha. Dużo bardziej wolę klej taki z Neycha, który zastyga dosyć szybciej na przezroczysto i jest bardzo fajny, ma bardzo fajny pędzelek, ale to za chwilę Wam pokażę. Także jeżeli boicie się, że po przyklejeniu te rzęsy Wam się gdzieś odkleją, odpadną, bądź nie daj Boże zgubicie je gdzieś po drodze, to jeżeli macie dobry klej, a tego na przykład kleju ja jestem pewna w 1000%, że nic takiego Wam się nie stanie, także serdecznie Was zachęcam do wypróbowania. Jeżeli nie chcecie całych takich, wiecie, pasków na rzęs sobie kleić, śmiało możecie to przeciąć na pół i doklejać w zewnętrznych kącikach same takie, wiecie, połóweczki, które optycznie Wam właśnie zagęszczą te rzęsy, spowodują, że są dużo bardziej dłuższe. Kocham, kocham rzęsy, ja nie wyobrażam sobie, żebym ja już nie miała po prostu używać rzęsek. Bardzo fajnymi rzęsami, które mogłabym Wam tutaj polecić i naprawdę bardzo tanimi, są rzęsy z Lash Studio. Ja widzę, że dużo wizerzystek, dużo dziewczyn zajmujących się profesjonalnie właśnie i zarobkowo i pasjonująco makijażem, bardzo dużo dziewczyn zamawia te rzęsy. Ja również zamawiam te rzęsy, są dwa rodzaje rzęs z tego Lash Studio. Ja ostatnio robiłam zapas, zamówiłam sobie 10 par tych, akurat tych. To są takie rzęskie, jak możecie zobaczyć, dosyć naturalne, dosyć delikatne, bardzo fajne, bardzo lekkie. Wiem, że Lash Studio ja jeszcze miałam takie, które miały po prostu takie proste, pojedyncze, takie, wiecie, naturalne. Tutaj mamy takie, co jakąś tam rzęsę, zagęszczenie. Bardzo one fajnie wyglądają na rzęsach. Koszt tych rzęs to jest niecałe 3 zł. Ja linka Wam tutaj zostawię na dole do tego sprzedawcy, u którego ja zamawiam rzęsy, bardzo szybka wysyłka, po prostu super obsługa. Pani do mnie nieraz dzwoniła, żeby dopytać się, przykładowo ostatnio zamawiałam podkład, że nie podałam numerka, zależało mi na czasie, więc zadzwoniła nawet do mnie, także bardzo fajna obsługa, linka na dole Wam zostawię do tego sprzedawcy. Bardzo fajne rzęsy ma firma Neycha, z tej firmy, co ja mam tutaj klej. Miałam już chyba każdą możliwą parę rzęs właśnie z firmy Neycha. Są bardzo lekkie, bardzo naturalne, bardzo zbliżone do rzęs z Ardell. Koszt tamtych rzęs z Neycha to jest ponad 10 zł. Tak samo rzęs Demi Wispies z Ardell, najbardziej popularne, najbardziej rozchwytywane, kosztują około 10 zł, zależy u jakiego sprzedawcy, ale moim zdaniem rzęsy z Lash Studio praktycznie wyglądają tak samo na rzęsach. Nie są identyczne, ale dają bardzo zbliżony efekt do rzęs z Ardell Demi Wispies, a tutaj mamy w cenie jednej pary Demi Wispies 3
Takie, także ja ostatnimi czasy kupuję tylko te rzęsy dla moich klientek, dla dziewczyn, które maluję i dla siebie. Zachwalają je bardzo, są bardzo lekkie, bardzo delikatne. Możecie tutaj zobaczyć, ja tutaj mam, i to są takie rzęsy właśnie na co dzień, takie bardzo delikatne, naturalne, do jakichś takich zdjęć, do konkursów, do jakichś takich właśnie, wiecie, sesji czy coś. Klejam już troszeczkę bardziej gęste rzęsy. Tutaj mam akurat takie kupione gdzieś też na Allegro, które tak się prezentują. One już mają troszeczkę grubszy tutaj ten paseczek i troszeczkę bardziej je czuć na naszych oczach. To nie są rzęsy tak do chodzenia, wiecie, na kilka godzin, na cały dzień i tak dalej. Raczej tak do zdjęć na chwilę, gdzieś na jakieś, no właśnie na jakąś sesję czy coś takiego. Do naklejenia rzęs oczywiście potrzebujecie jakiejkolwiek pensetki, kleju i waszych rzęs. Możecie mieć też przy sobie niedaleko nożyczki, z tego względu, że jak rzęsy są za długie, możecie je przyciąć. Jeżeli naklejacie rzęsy, ja Wam zalecam, abyście sobie zrobiły przy linii rzęs właśnie taką bardzo delikatną kreskę. Nie musi być to konkretnie kreseczka, może być to po prostu zagęszczenie jakimś ciemnym, czarnym cieniem właśnie tutaj linii rzęs, z tego względu, że jak macie tą kreseczkę zrobioną, coś ciemniejszego właśnie na tej górnej powiece, to te rzęsy wyglądają bardzo naturalnie, nie widać, że za specjalnie, że są doklejone. To są ogólnie rzęsy wielokrotnego użytku, także od razu mówię, ja bardzo dbam o rzęsy. Za każdym razem, kiedy właśnie odkleję swoje rzęsy, przemywam je właśnie jakimś płynem do makijażu, patyczkiem delikatnie czyszczę. Tak się prezentują te rzęski. Możecie zobaczyć, że one są naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Mają naprawdę bardzo cieniutką tą tasiemkę. Przy odklejaniu tych rzęs z jakiegokolwiek właśnie opakowania delikatnie odklejajcie właśnie te rzęski, aby Wam się nie potargały, nie poniszczyły. Ten klej na iha zastyga na przeźroczysto, także nie musicie się bać, że on będzie widoczny na naszych rzęsach. Jest dosyć duży, bo jego tutaj jest aż 5 gramów. Koszt tego kleju to nie pamiętam ile jest, ale gdzieś tutaj Wam po prostu zostawię dymek. Tak się prezentuje patyczek i ile ja kleju nakładam. Nie nakładam tego kleju za dużo też z tego względu, żeby po prostu nie narobić sobie jakiejś takiej dużej, grubej ciapki, bo ten klej zastyga na taką jakby konsystencję żelową. Tym klejem po prostu smeram sobie tutaj po tym pasku. Dosłownie smeram. Nie nakładam go jakoś specjalnie dużo, tylko tak, o widzicie, przejeżdżam w jedną i w drugą stronę. Troszeczkę więcej kleju staram się nakładać na dwa końce, czyli tutaj od zewnętrznego kącika i wewnętrznego kącika, z tego względu, żeby lepiej ten klej trzymał. Aby rzęsy Wam się momentalnie chwyciły do Waszych powiek, do Waszych rzęs, poczekajcie chwileczkę, aż ten klej troszeczkę zastygnie. Możemy albo podmuchać, albo po prostu tak, wiecie, poczekać kilka sekund, tak do 10-15 sekund, aby ten klej zrobił się taki, wiecie, że od razu chwyci. I za dużej sztuki tu, słuchajcie, nie ma. Kleimy po prostu rzęsy. Ja się tutaj postaram dla Was, do Was tutaj jakoś przysunąć, żebyście mogły to zobaczyć. Przybliżę sobie troszeczkę. Możecie zobaczyć, że ta kreska jest naprawdę bardzo delikatna, jakoś nie jest za specjalnie, wiecie, dokładna. Zrobiłam ją tylko po prostu, żeby do filmiku było. I bierzemy sobie nasze rzęski. I ten zewnętrzny kącik, czyli ta część rzęs, które są najdłuższe, od tej rzęsy zaczynam kleić, aby je dopasować właśnie do mojej powieki. I tutaj sobie po prostu już doklejam. Klej momentalnie chwycił. O, bateria mi padnie. I tutaj. Okej, jestem. O, słuchajcie, i dopasowuję. Tutaj mi troszeczkę do góry poszło, więc sobie przybliżę do linii rzęs. Prezentuję jedno oko właśnie, gdzie dokleiłam sobie rzęskę. Dokleiłam sobie tutaj troszeczkę właśnie, troszeczkę niżej zjechałam. Ale aby fajnie jeszcze wyglądały tak mocno zagęszczone, tutaj na tej linii od spodu po prostu zaraz sobie czarną kredką troszeczkę poprawię, żeby to lepiej wyglądało. Ok, kochane, dokleiłam sobie rzęsy. Możecie zobaczyć, jaka jest różnica. Jest oko troszeczkę większe, troszeczkę więcej się tu na nich dzieje.
Nie ma żadnej filozofii, słuchajcie, jeżeli o przyklejanie rzęs. Tu jest po prostu cała tajemnica tkwi w dobrze dobranym kleju. Jeden z klei z Neiha. Serdecznie Wam polecam. Jeżeli miałybyście jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, zostawiajcie kciuki, jeżeli Wam się filmik podobał. Nie da rady tutaj bardziej się jakoś dokładnie, słuchajcie, tego filmiku zrobić, bardziej Wam pokazać. Cała po prostu tajemnica tkwi w tym, aby klej był dobrze dobrany. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.